Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj na placu przed dworcem, żeby zakończyć cały proces dotyczący nadania imienia temu placowi. W maju 2023 roku na nasz wniosek została zainicjowana akcja, swoisty plebiscyt, w którym mieszkańcy miasta Opola mogli wypowiedzieć się na temat, czyim imieniem ten plac powinien być nazwany. My zaproponowaliśmy po długiej dyskusji 5 artystek, piosenkarek związanych z opolską sceną. Ubiegły rok to również 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. No i inwestycja, która się wtedy tutaj rozpoczęła, przebudowy tego placu i też zamknięcia już tego całego tematu związanego z budowaniem Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Mamy już reprezentacyjny plac, który został oddany do użytku w grudniu ubiegłego roku. No i teraz dzisiaj kropka nad i, zbliża się sesja Rady Miasta Opola. W najbliższy czwartek chcemy przedstawić projekt uchwały dotyczący nadania imienia dla tego placu, imienia Kory Olgi Sipowicz. Więc to jest taka, myślę, ważna chwila kończąca cały proces, który my jako Klub Radnych Miasta zainicjowaliśmy. Było aż 5 kandydatek i myślę, że to jest fantastyczna sprawa, że nasi mieszkańcy niejako witają przyjezdnych tutaj imieniem Kory. I jeszcze chcę dodać, że to na pewno łączy bardzo pokolenia, że może inne kandydatki, spotykaliśmy się z takim zarzutem, że nie wszyscy dobrze znali, że źle oceniali lub średnio cieszyli się właśnie z tamtych nazwisk. Nie będę oczywiście wymieniała, ale Kora łączy nas wszystkich, połączyła mieszkańców, połączy przyjezdnych. I niech się dzieje, niech się otwiera ten plac. Jest dużo drzew, jesteśmy teraz w aurze zimowej, ale już czekamy na tą aurę wiosenną, żeby zobaczyć, jak tutaj ta zieleń, te nowe nasadzenia pięknie zakwitną. Jest to ponad 5 rodzajów drzew, które też mają na celu to, żeby tą naszą bioróżnorodność miejską ubogacić. Jak Państwo tutaj widzą, są ławki, są przestrzenie dla najmłodszych. Ten projekt został wybrany spośród 40 prac i kosztowała ta rewitalizacja ponad 12 milionów złotych. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważna inwestycja i też bardzo ważne miejsce, żeby imieniem polskiej artystki zostało nazwane. Mamy przestrzeń estetyczną i jest to pewna konsekwencja. Mamy zrewitalizowaną ulicę Krakowską, mamy wiele placów publicznych, które właśnie przeszły podobną metamorfozę, jak chociażby plac Jana Pawła II czy plac Kopernika, który także podobnie wyglądał, tak? Były jakieś stare budki handlowe i tak dalej. Dzisiaj są to przestrzenie bardzo estetyczne. Ja wiem, że też jest tak, że mieszkańcy i my sami szybko zapominamy o tym, jak to kiedyś było, ale warto sobie przypomnieć. Dziś miejsce, w którym każdy przyjeżdżający pociągiem do Opola trafia jako pierwsze miejsce, jest estetyczne, jest bardzo ładne, ładnie urządzone i jest wynikiem też jakby konkursu architektonicznego. To nie jest też tak, że ktoś wymyślił sobie z władz miasta to miejsce w taki sposób, tylko po prostu był konkurs architektoniczny na aranżację tej przestrzeni. Ktoś powiedział kiedyś, że nie ma się szansy zrobić drugi raz dobrego pierwszego wrażenia i to jest fakt. Dlatego my chcemy, żeby pierwszy raz dobre pierwsze wrażenie było właśnie wszystkich gości, którzy odwiedzają nasze miasto właśnie poprzez to, że wysiadając z dworca głównego, który także jest odnowiony, który także ładnie, zachęcająco wygląda, mieli bardzo fajny obraz tego miasta i później mogli już chociażby przez deptak na ulicy Krakowskiej podążać i zwiedzać nasze miasto. A sama idea nazwania tej przestrzeni artystki związanej też oczywiście w dużej mierze z Festiwalem Opolskim, myślę, że wpisze się w tą absolutną jakby ikonę Opola, ten jakby absolutny leitmotiv przewodni, czyli stolicę polskiej piosenki.